Telewizja w Polsce.pl to są nasze gorące pytania. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również serdecznie mojego i Państwa gościa w studiu, którym jest Vlad Semeryński, prawnik z Ukrainy, organizator pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy naszą rozmowę od takich tematów trochę ogólnych, ale też dwóch cytatów. Cytaty z Waldemara Skrzypczaka, generała Waldemara Skrzypczaka, to jest były dowódca wojsk lądowych, i pierwsza wypowiedź pana generała o też kondycji wojsk rosyjskich. Rosjanie nie mają w tej chwili możliwości kontynuowania natarcia przede wszystkim, więc prowadzą operacje okrążające i prowadzą obronę w tej chwili doraźnie zorganizowaną przed atakami armii ukraińskiej. I to w zasadzie zmienia całe oblicze tej operacji, bo widać po tych 16 dniach, że ona kończyła się w zasadzie całkowitą klapą dla armii rosyjskiej. A armia rosyjska została pozbawiona odwodów, nie ma możliwości wprowadzenia kolejnych sił, chyba że dowiemy się niebawem o czymś, że dowiemy się niebawem o tym, że Rosjanie mobilizują kolejne siły, kolejne odwody, próbują przesunąć w kierunku Ukrainy, ale przynajmniej na to się nie zanosi. I kolejny cytat, tym razem dla portalu w polityce.pl. Generał Waldemar Skrzypczak mówi w ten sposób: nikt w żołnierskich mundurach nie powinien świadomie zabijać cywili. Robiąc to, Rosjanie przestali być żołnierzami, a stali się mordercami. Przegrali tę wojnę i teraz w desperacji mordują ludzi, a świat się temu przygląda. Pytanie do pana w takim razie, czy Rosjanie rzeczywiście zaczynają, a może już przegrali wojnę w Ukrainie, może przegrali ją w momencie niezrealizowania swoich tych pierwszych założeń? Zastanawiając się nad tym, musiałbym powiedzieć, że są tutaj dwa punkty widzenia. Po pierwsze, rzeczywiście mówi się, że Rosja przegrywa tę wojnę i widzimy to nie tylko z wypowiedzi ludzi wojskowych, ludzi, którzy znają się na takich operacjach wojennych. Widzimy to również z notowań na giełdzie. Tak, ekonomicznie widać, że Rosja jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Słyszeliśmy też, że Rosja wystąpiła do Chin o pomoc militarną, ponieważ no, najwidoczniej rzeczywiście cierpi dosyć poważne trudności w tym konflikcie. Natomiast z drugiej strony nigdy nie wiadomo, czego od Rosji oczekiwać. Jakby ta wojna powinna się skończyć dyplomatycznie. W tej chwili no widzimy, że dzisiaj kolejne rozmowy trwają, te dyplomatyczne. Dokładnie. Te rozmowy trwają, natomiast no, mam poważne wątpliwości co do tego, że czy ta wojna jest w stanie się skończyć w sposób dyplomatyczny, dlatego że jednym z takich towarów najbardziej sprzedających się i najbardziej znanych rosyjskich to jest kłamstwo, które sprzedają nie tylko swoim obywatelom, ale również całemu światu. Jak wszyscy widzieliśmy, Rosja nie ostrzeliwała szpitalu dziecięcego w Mariupolu. Rosja wcale nie zaatakowała Ukrainy. Dlatego też nie możemy być pewni w momencie, kiedy Rosja mówi, że na nikogo nie napadnie, czy napadnie. Dlatego jeżeli byśmy skończyli to jakimiś rozmowami dyplomatycznymi, czy możemy być pewni, że te rozmowy rzeczywiście dojdą do skutku i że Rosja te swoje obiecanki zrealizuje? Tak, czy przyniosą jakieś rezultaty? Tak było też w przypadku korytarzy humanitarnych, gdzie Rosja niby na tworzenie tych korytarzy pozwalała, a później atakowała ludzi, którzy tymi korytarzami próbowali uciekać. Też przypominam sobie słowa Siergieja Ławrowa, który powiedział, że my innych państw nie zaatakujemy, bo nie zaatakowaliśmy też Ukrainy. No to są słowa kuriozalne. No, jeżeli ktoś w to wierzy, a widać, że część Rosjan wierzy, być może nie tylko Rosjan, no ale to no, trudno to skomentować, jeżeli ktoś rzeczywiście daje wiarę takim słowom. Ale chcę też zapytać o jeszcze jedną ciekawą kwestię. Ciekawą. No, w obecnej sytuacji trudno o takiej ciekawości mówić, ale zauważyłem, że też zaczynamy szukać powoli takiej względnej normalności, żyjąc właśnie w Polsce, innych krajach poza Ukrainą. Myślę, że ludzie też zaczynają dążyć do tej normalności, bo po prostu no, widząc to, co się w Ukrainie dzieje, chcą gdzieś trochę, w cudzysłowie, od tego odpocząć. Czy pan sądzi, że rzeczywiście zaczynamy się do tej wojny przyzwyczajać? Nie sposób się tutaj z panem nie zgodzić w tym zakresie. Rzeczywiście zaczynamy się przyzwyczajać do tej wojny, natomiast ta sytuacja, powinniśmy o tym pamiętać cały czas, że ta sytuacja zupełnie nie jest czymś normalnym. To jest zupełnie wyjątkowy przypadek, do którego po prostu nie możemy się przyzwyczaić. Powinniśmy pamiętać, że to jest coś ekstraordynarnego. Nie możemy uciekać właśnie do tej normalności. To był dopiero początek. To jest kilkanaście dni tej wojny. Ta wojna trwa. Rzeczywiście świetnie się spisaliśmy na początku, zwłaszcza oddolnie. Tak? Widzieliśmy, jak ludzie pomagają tym uchodźcom, jak ludzie zbierają pomoc humanitarną, wysyłają ją na Ukrainę. Natomiast to był dopiero początek i te siły powinny powinny być koncentrowane i ta aktywność i to zaangażowanie powinno tylko wzrastać. Ja widzę już, tak jak pan mówi zresztą, że przestajemy trochę śledzić wiadomości, po prostu przyzwyczajamy się do tego. Natomiast zupełnie nie możemy sobie na to pozwolić. Czyli na początku był szok, na początku było niedowierzanie, no później wkrada się rutyna. Z jednej strony trudno się też dziwić, że chcielibyśmy żyć w tym świecie sprzed 24 lutego, sprzed tego ataku Rosji na Ukrainę, ale też nie możemy być tutaj bierni, nie możemy pozostawać bierni. Rzeczywiście duża część Polaków, nie tylko Polaków oczywiście, udziela tej pomocy i tutaj czapki z głów jak najbardziej, ale chcę też dopytać, dlaczego nie możemy pozwolić na to, mówiąc szerzej, żeby świat pozostał czy przyzwyczaił się właśnie do tego, co dzieje się w Ukrainie? Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy już do czynienia z podobną sytuacją 8 lat temu. Świat przyzwyczaił się do tego, co się działo na Ukrainie w 2014 przez 8 lat. Pokazywał to swoje przyzwyczajenie i widzimy wszyscy, do czego to doprowadziło w tym niektórzy momencie. Zapominają w ogóle, że ta wojna właśnie trwa już zdecydowanie dłużej niż od tego 24 lutego. Dokładnie. No i widzimy teraz, do czego to doprowadziło, takie przyzwyczajanie się i takie zamykanie, przymykanie oczu na to, co robi Putin. Putin to jest osoba, która szanuje wyłącznie siły, jak już wszyscy zdążyliśmy się przeświadczyć. Dlatego nie wolno jest zapominać, nie wolno jest przyzwyczajać się, trzeba występować oczywiście z pozycją aktywną, żeby te działania nie rozpowszechniły się dalej, ponieważ dzisiaj jesteśmy my, dzisiaj jest Ukraina, dalej mogą być kolejne państwa. No właśnie, to nie jest wykluczone też patrząc na to, gdzie spadają rosyjskie rakiety, ale to trochę inny wątek, a ja chcę też dopytać pana, jak ocenia pan w ogóle dotychczasową pomoc, czy też dotychczasowe działania świata zachodu, aby powstrzymać Władimira Putina, bo słyszymy o tym, że historyczne sankcje są nałożone na Rosję, że sankcje takie, jakich świat jeszcze nie widział, że tutaj na gaz, na ropę, z systemu SWIFT Rosja jest wykluczana i tak dalej, i tak dalej. No tylko co z tego, jak nadal rosyjskie wojska są na terytorium Ukrainy? Ciężko jest powiedzieć, czy te sankcje działają w tym momencie, ponieważ rzeczywiście są historyczne i od kilku tygodni działają. Pewnie ich skutek będzie widoczny za kilka miesięcy, bo nawet kilkanaście miesięcy, ciężko jest powiedzieć. Nawet lata, takie przewidywania też są. Natomiast no, nadal są to sankcje, które raczej nawiązują do dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a widzimy, że dyplomacja tutaj w tym akurat przypadku zupełnie nie działa. Na pewno potrzebujemy i potrzebowaliśmy od samego początku pomocy militarnej. Tutaj świat zachodu, Stany Zjednoczone, ale też państwa, które miały nam gwarantować naszą suwerenność i nietykalność naszych granic. Absolutnie tego nie zagwarantowały, absolutnie nie zadziałały. Na pewno potrzebowaliśmy i nadal potrzebujemy zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, ponieważ codziennie przylatują setki bomb na nasze terytorium, nadal są bombardowane największe miasta. Wszyscy wiedzieli, jak wygląda w tej chwili Mariupol, który traci codziennie setki osób w ludności cywilnej. Ponoć wczoraj to było powyżej 2000 osób, to jest mnóstwo. Miasto jest oblężane przez wojska rosyjskie i nadal jest bombardowane. Nie mówiąc już o innych miastach, o Charkowie, o Kijowie, o dużych miastach ukraińskich. Tutaj potrzebujemy zdecydowanie tej pomocy militarnej, zwłaszcza z zamknięciem nieba, ponieważ na lądzie dosyć dobrze dajemy sobie radę. Na lądzie właśnie padło takie zdanie, nie pamiętam, kto to powiedział, czy prezydent Ukrainy, czy któryś z innych polityków ukraińskich, ale że zamknijcie niebo nad Ukrainą, a my sobie na lądzie już poradzimy. Dokładnie. Mi się wydaje, że to jest akurat cytat w punkt, ponieważ zamknięcie nieba jest jedną z rzeczy kluczowych, którą potrzebujemy w tej chwili, żeby w tej wojnie sobie z Rosją poradzić. Na to oczywiście tutaj tej decyzji się obawia. Trudno się być może dziwić, bo mogłoby to oznaczać zaangażowanie się NATO w ten konflikt, no ale też trudno się dziwić Ukrainie, że szuka wszelkich sposobów, żeby z Rosją ostatecznie wygrać i wygonić wroga ze swojego terytorium. Ale chcę zapytać pana jeszcze o pomoc humanitarną, bo prowadzi pan akcję Konwój Życia, współprowadzi. O tej akcji już rozmawialiśmy na naszej antenie. Ta akcja cały czas działa. Na czym się teraz skupiacie? Bo ja widziałem, że na bardzo wielu dziedzinach tej pomocy się zaczynacie właśnie skupiać. To wymaga sporej logistyki, sporego zarządzania i poświęcenia też czasu. Tak, ta akcja się rzeczywiście rozbudowała od początku, kiedy jeździliśmy tylko po uchodźców. Teraz zbieramy pomoc humanitarną. Próbujemy tych uchodźców, bo widać już, że w Polsce powoli się robi problem humanitarny, ponieważ ci uchodźcy po prostu zapełnili miasta, zwłaszcza Warszawę i Kraków. I ciężko jest im teraz znaleźć miejsce pobytu, to teraz próbujemy znaleźć również jakieś miejsca dla nich za granicą, między innymi w Niemczech. Też zbieramy pomoc humanitarną, przesyłamy ją na Ukrainę już bezpośrednio, żeby pomóc ludności cywilnej. Zbieramy rzeczy, które są niezbędne naszym wojskowym. Kupujemy je albo zbieramy też od innych wolontariuszy. To może tutaj się na chwilkę zatrzymajmy. Jakie są teraz najbardziej potrzebne rzeczy dla uchodźców, którzy trafiają do Polski? Jakie oni mają potrzeby? Generalnie są to wszelkiego rodzaju rzeczy dla dzieci. One są bardzo potrzebne, ponieważ tych dzieci jest rzeczywiście bardzo dużo, bo generalnie prawie 100% uchodźców to są kobiety z dziećmi. Są to kwestie żywieniowe, już chyba odchodzą trochę powoli w tło, ponieważ to już zostało dosyć dobrze ogarnięte. Generalnie to zaopatrzenie uchodźców teraz w Polsce wygląda bardzo dobrze, dzięki siłom właśnie takich Polaków, którzy się angażują. Oddolna ta inicjatywa jest rzeczywiście świetna. Potrzebujemy trochę więcej chyba koordynacji od rządu, żeby tych ludzi od rządu i po prostu od górnej koordynacji, żeby tych ludzi troszeczkę relokować do innych miejscowości, ale też relokować za granicę. Tutaj też jest potrzebna pomoc państw z Europy Zachodniej w tym zakresie. No i oczywiście staramy się nasze wojsko też podtrzymywać w tym zakresie. To teraz pytanie o podtrzymywanie wojska, które walczy w Ukrainie o swoją ojczyznę. Jakie to wojsko ma potrzeby? Jakie mają potrzeby mieszkańcy Ukrainy, którzy zostali na jej terenie? Są to, jeżeli chodzi o ludność cywilną, to są to zasady leki, środki czystości, jedzenia, absolutnie każdego rodzaju pomoc humanitarna, ponieważ tych rzeczy tam po prostu teraz nie ma. Zwłaszcza leków, to jest ogromny problem. Jeśli chodzi o wojsko, to znowu wracamy do leków, ponieważ są potrzebne apteczki taktyczne. A jeśli chodzi o środki takie półwojskowe, no to są oczywiście noktowizory, jakieś środki łączności typu radia, ciepłe rzeczy, ponieważ jest jeszcze zimno na Ukrainie, jakieś buty wojskowe i tak dalej. Potrzebne są oczywiście kamizelki kuloodporne i kaski, o które w Polsce jest ciężko, dlatego próbujemy też współpracować z innymi państwami w tym zakresie. No i generalnie tak to wygląda, chyba to było na tyle. To tutaj jeszcze pozwolę sobie zapytać o kwestie prywatne. Jak trzymają się pana rodzice? Gdzie są pana rodzice? Bo wiem, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to przebywali na Ukrainie. No, przebywali w takim miejscu, które znajdowało się cały czas pod ostrzałem. Jak to wygląda teraz? Na razie udało mi się na szczęście ściągnąć moją mamę do Polski, także teraz jest u mnie. Mój ojciec nadal walczy, jest w Charkowie, no i ciągle tam uczestniczy w jakichś działaniach bojowych. Już Charków próbuje Rosja podbić, natomiast na razie nieskutecznie, także codziennie słyszę tylko pozytywne informacje, że tutaj coś nam udało się osiągnąć, jakiś sukces, to jest naprawdę świetne. No i pozostała część mojej rodziny również jest w Charkowie pod obstrzałami, także nie jest łatwo. Czyli łatwo nie jest, no ciężko w tej obecnej sytuacji, ale trzeba trzymać kciuki, no i oby jak najwięcej tych pozytywnych informacji do pana docierało, oby też rosyjskie wojska się wycofały. Ja zachęcam też państwa do tego, żeby sprawdzić sobie informacje na temat Konwoju Życia, działań Konwoju Życia. Można to zrobić w internecie, między innymi na Facebooku. Gdzie jeszcze tych informacji szukać? Generalnie na Facebooku i Instagramie pod hashtagiem Konwój Życia, albo po prostu pod naszą nazwą. A jeżeli nie Konwój Życia, to do wszelkiego rodzaju innej pomocy również zachęcamy. Ważne jest też, żeby sprawdzać te organizacje, żeby sobie więcej informacji trochę zebrać, żeby rzeczywiście ta pomoc dotarła do osób naprawdę jej potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naprawdę trzymamy kciuki za was, za Ukrainę i mamy nadzieję, że jak najszybciej się to wszystko skończy dla was pozytywnie. Dziękuję bardzo. Vlad Semeryński, prawnik z Ukrainy, organizator pomocy humanitarnej dla Ukrainy, był moim i państwa gościem. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia, spokojnego dnia.